Witam serdecznie, Ryszard Borowiecki. Czas, który nas budzi w nocy, który jak przypływy fal morskich co jakiś czas pojawiają się w naszej psychice i w naszych historiach mar nocnych, tak by można było powiedzieć. Czy one są, czy też nie są, ale czasami warto się zastanowić, co z tym zrobić, bo pójść do, przypuśćmy, lekarza psychiatry czy psychologa, to najprostszy sposób. Tylko czy on to rozwiąże, to jest wielka niewiadoma. Bardzo często tak, jeżeli jest z wysokiej klasy specjalistą, ale jeszcze jedna rzecz. Czy my chcemy wszystko powiedzieć, czy my jesteśmy na tyle zdeterminowani, że możemy podjąć te formy dyskusji. Królewska wiedza ma na to sposoby, bo ma ascendent, ma pozycję Słońca, no i całych planet. I w tym jest jakaś taka tajemnica, że można wyznaczyć ten czas działania, ale i także tego wszystkiego, co nazywamy szczęściem, ponieważ to jest troszeczkę nie do wiary, ale nie chcę o tym mówić, bo to jest już tajemnica astrologii, jak to zrobić, ponieważ tutaj mogą wkraść się domorośli astrolodzy i rozpocząć kombinowanie, a to kombinowanie jest bardzo niebezpieczne, bo może jeszcze pogorszyć. A to jest sprawa także bardzo indywidualna. To nie ma tak, że możemy kogoś nauczyć tego działania. To jest za każdym razem zupełnie inaczej podchodzi się. Albo będziemy to traktować jako do klienta, albo do pacjenta. Ale zostawmy tutaj, bo to jest chwalenie się, co to astrologia potrafi i nie potrafi, a to zupełnie nie chodzi o to. To chodzi o to, że jest ten lęk. Ten lęk, który występuje u nas, czy często, znaczy każdy chyba coś ma w przeszłości na broju, czy też był w jakiejś akcji i to nie daje mu spokoju. Bo też to może być zupełnie niespodziewana, nagła sytuacja, chociażby ta katastrofa w pociągu i mamy traumę po tym. I akurat jest ten czas wymuszony, społeczny, a w dodatku jesteśmy przed tym nowym rokiem wagi, czyli Słońce przejdzie, właśnie wejdzie wnów w wagi i rozpocznie się ten nowy czas i z tego można też skorzystać. Powodem jest po prostu nowe. Ale aby podjąć te działania, trzeba się także rozliczyć z sobą. I tutaj jest największy problem tego rozliczenia, bo to rozliczenie bardzo często sięga jeszcze czasów głębszych, bardziej dokładnych i bardziej takich spektakularnych, które dotykają nas i lekko uderzają w to, co nazywamy wolnością. Bo to nagle zrywanie się w nocy i ten lęk, czy na przykład lęk przed wejściem w jakieś pomieszczenia ciemne, bo tego jest mnóstwo, każdy zresztą indywidualnie wie o tym, jak to wygląda. To nie jest tak, że możemy zdefiniować. Ten lęk to jest akurat przy zapalonym świetle, chociaż taki też spotkałem się z taką osobą, która bała się pewnego typu światła. Dlaczego? Nie zajmowałem się wówczas jeszcze astrologią, potraktowałem to jako normalność i po prostu zmieniłem, ale przeżyłem też
Pozostawiając psy przy czerwonej żarówce fotograficznej, tej, którą używamy, i one dosłownie walczyły ze sobą. Jak nigdy nie walczyły, tylko zawsze były, ale wprowadzały w jakiś taki dziwny szał, można by było tak nazwać, więc kolorem też możemy działać. Ale przede wszystkim to jest ta historia, która w nas jest, ale jednocześnie byśmy chcieli się tego pozbyć i to jest ten czas. Czy akurat dzisiaj? Nie, niekoniecznie. Jest ten czas akurat do, właściwie można by było tak powiedzieć, do znaku uwagi tej solarnej, nie do tej lunarnej, kiedy jest spotkanie Księżyca ze Słońcem, tylko Słońca z Księżycem, prawidłowo tak powinno być, ale tutaj jeżeli potraktujemy, że chcemy jeszcze jeden dzień, żeby nie było tego, że straciłem ten dzień i teraz kiedy to będzie, bo to nie będzie za rok, to nie jest rok, to są specjalne okoliczności, w których układa plan gwiezdny możliwości rozwoju naszego w tej formie takiej, no można powiedzieć, ezoterycznej, ale raczej bym wolał duchowej, bo jest to walka przede wszystkim z możliwościami naszymi, które są zakodowane od tysięcy lat w nas, bo lęk jest, to co mówiłem, lęk jest tą formą tutaj satelity Marsa, ale w tym tutaj fragmencie możemy stworzyć właśnie zupełnie inną możliwość i wygrania z tym. A jeżeli jest nawet taka minimalna możliwość w całym świecie, to w tym momencie nam się to opłaca. Nam się to opłaca w każdej sekundzie, w każdym momencie, w każdej chwili, bo pozbywamy się czegoś, co do tej pory nie mogliśmy zlikwidować. To tak najlepiej wiedzą ci, którzy palą papierosy i chcą rzucić je, a nie potrafią. Lęk jakiś taki historyczny, który nas dotyka, jest bardzo często tak emocjonalny, że boimy się sami jego. Po prostu boimy się nawet, kiedy stanie się ta historia tutaj filmowa na przykład, czy wchodzimy w taki scenariusz, właśnie w tej chwili mamy taki wiatarek, zefirek i też bardzo chłodno się zrobiło i to ten szelest niepokoju liści daje nam właśnie tę możliwość wspomnień, tych historii, tego wszystkiego, co dla nas jest bardzo poważną historią, ale jednocześnie też ułatwia jakby retrospekcję tego właściwie całego działania. I tutaj nie ma gadania, że zrobię to kiedy indziej. Tak, mogę zrobić to kiedy indziej, ale tak jak powiedziałem, do momentu zjawienia się wagi, tylko zawsze uważam, że na 2 dni przed wejściem Słońca w znak wagi ostrożnie. To są dni zaczarowane i raczej tutaj bardzo. Te 2 dni zostawiamy jakby w niemocy energii, a w tej chwili musimy zrealizować te swoje pragnienia, które chcemy zlikwidować to wszystko, co jest, a nie mamy urządzenia, czy mechanizmu, czy jakiejś formy, która pozwoliłaby zwalczyć to działanie.
A to takie działania są bardzo często, wręcz oczekiwane przez nas, że przyjdzie moment, w którym to damy sobie radę z tym wszystkim, ale aby dać sobie radę, muszą być okoliczności spełnione, czyli ta atmosfera, ten eter, który jest wokół nas, którego nie możemy dotknąć. Ale jeżeli on jest i to w tej chwili właśnie, to dlaczego nie skorzystać z tego, bo to, co już mówiłem, że potem będziemy szukać w historii tej nowej naszej i planować, a te plany mogą nam nie wyjść. I tutaj wolałbym, aby te wszystkie mary nocne odeszły od nas właśnie w tej chwili. I to zapalmy świece, najlepiej woskowe, i medytujmy przed nich, czy pomódlmy się, czy też kontemplujmy nad tym ogniem. I ci, którzy potrafią obmyć się tym ogniem, i się obmyją, niech przygotują ten rytuał, bo rytuały pomagają nam w tej mechanice naszej. My potrzebujemy jakiegoś doświadczenia i to doświadczenie właśnie w tym momencie jest dla nas bardzo owocne, tak? Bo daje nam mechanizm, daje nam jakąś możliwość plastyki tego przedsięwzięcia, które chcemy wykonać. A bez tego, oczywiście, że uda się, ale kiedy jest ten ołtarz i te świece, ten ogień, a trzeba przyznać, że potrzebujemy wody, ognia i modlitwy, tak? Po to, żebyśmy mogli spełnić te nasze pragnienia. I w każdym momencie właściwie woda i ogień, te dwa żywioły, są tak dla nas ważne, można by było powiedzieć, że istotne, można by było powiedzieć, że podstawowe, można by było powiedzieć mnóstwo słów. Ale jeszcze jedna rzecz, która jest najważniejszą rzeczą. Trzeba to wykonać. I nie zastanawiać się, dlaczego. Dlaczego jest potrzebny ten ogień? Dlaczego jest potrzebna ta woda? Co z tą wodą zrobić? Czy obmyć twarz? Czy spryskać te świece? Czy też stworzyć jeszcze jakieś inne? To już od Ciebie zależy. Jakie masz doświadczenia? Jakie, jeżeli nie masz tych doświadczeń, zawsze możesz zadzwonić, zawsze znajdziesz ten telefon mój i podpowiem Ci, co robić, bo ja wiem, że w tych momentach, kiedy chcemy się pozbyć tego wszystkiego, jest najtrudniej i zapominamy o podstawowych historiach, nawet jak dotknąć zamkniętymi oczami do czubka nosa. To jest po prostu niewiarygodne, ale tak jest. Nas to paraliżuje, ponieważ chcemy czegoś albo coś pozostawić tutaj z tyłu, za nami, i zrobić pa, 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 pa. Nawet się nie obracać, bo kiedy się obracamy, korzystamy z tego, z czego skorzystała żona Lot. Tak, już wiemy, o co chodzi. A ci, którzy nie wiedzą, no to nigdy nie będą wiedzieć. Taka jest królewska wiedza, bo czasami można by było powiedzieć, że jest trudna. Nie, nie jest trudna. Tylko trzeba wszystko powiązać ze wszystkim, bo żyjemy w tej przyrodzie i ta przyroda nami rządzi i rządzi nas, nami świat, kosmos. A tak się stało, że
jesteśmy, oddychamy, mamy możliwość, że czujemy, bo moglibyśmy nie czuć, byśmy byli po prostu ale zmechanizowanymi postaciami. Może jesteśmy cyborgami, ale jeżeli tak, to ktoś dał nam uczucia i ktoś dał nam te 12 znaków. Te 12 znaków daje nam różne historie, ale to nie jest tylko to, bo to jest takie sloganowe tutaj, jak ja mówię o astrologii, 12 znaków. Nieprawda, jeszcze jest ascendent, jeszcze są sektory, jeszcze aspekty są, jeszcze są planety, jeszcze są mnóstwo rzeczy jest, naprawdę mnóstwo rzeczy, żeby to wszystko zrealizować. Tego się nie da nie zrealizować. Da się tylko po prostu zepsuć. A my wyjątkowo uwielbiamy to psuć. Wyjątkowo. Lubimy sobie robić kuku na zamówienie. I na tym kończę. Na tym kuku. I kukułeczka stuka. A dalej sobie już zaśpiewajcie. Trzymajcie się. Przepraszam. Na Jowisza. I do zobaczenia. Dalsze opowieści o królewskiej wiedzy nastąpią. Do widzenia.